Przed wami szyderczy skrót serialu o Velmie dla dorosłych, który powstał, by wszystkie rasy świata mogły się zjednoczyć i na niego nasrać. Zanim przejdziemy do sedna, zostawcie suba, ten koszmar okaże się tylko halucynacją. A teraz skrzywdzimy ukochanego piesełka. No, God, please, no! Gdzieś w Sweterversum Kelly z biura przedstawia się jako Velma, od wejścia narzekając, że origin stories są z reguły o przystojnych, białych facetach zmagających się z nabyciem jeszcze większej władzy. Jakoś nie brzmi znajomo, ale skoro mówi to brązowa Delma, więc postanowiła podzielić się swoją historią, o którą nikt nie pytał, żeby opowiedzieć, jak ona i nikt inny zebrała najlepszą grupę poskramiaczy upiornych zagadek, a wszystko zaczęło się od morderstwa, suko, a nawet ludobójstwa szarych komórek. Po czym w jej ogólniaku Daphne woła w szatni nieobecną Brandę, gdy dwa karaluchy zaczynają się bolcować i Velma nagle je rozdeptuje, bo to show dla dorosłych karaluchów. A pod prysznicem nagie 15-latki dyskutują o tym, że w pierwszym odcinku serialu zawsze jest więcej na gości i seksu niż w kolejnych, ustalając, że to mega słabe, po czym wszystkie prężą się nago w kadrze. Nie wiem, czy mam rzygać, czy się nie śmiać. Ale gdy ta jedna napalona kłóci się z Rudzielcem, że pukanko na początku serialu jest spoko i biorą się za łby, nagle przylatuje Velma i napierdala Daphne lagą przez łeb, prawie ją zabijając, co bardzo ją irytuje. Mi też zawsze działali na nerwy ci zamaskowani mordercy. I Casey Jones dla biedoty pyta Rudą, co sądzi o ślepym rasowo obsadzaniu ról, na co odpowiada, że skoro Jezusa zawsze gra biały, to dlaczego nie miałoby być czasem na odwrót? Zaraz, to o czym jest to kreskówkowe ścierwo? Po czym Delma obnaża swój rej i okazuje się, że to Velma, która odgraża się, że może chciała zabić Rudzielca i otwiera swoją szafkę, z której wypada Brenda pozbawiona mózgu. Okej, to ja już będę leciał. Na komisariacie karmelizowaną Velmę przesłuchują dwie matki Daphne, które zapominają, że jej matka zaginęła 2 lata temu, więc obrażona chce wyjść, ale natychmiast grożą jej giwerami. Nie obraziłbym się, gdyby przypadkowo wystrzeliły, po czym informują ją, że jest podejrzana o zamordowanie Brandy, na co odpowiada, że przecież w serialach lesbijki są zawsze świetne w rozwiązywaniu zagadek, ale nie w tak fantastycznym serialu jak te. Więc stawiają jej warunek, że jeśli mają ją oczyścić z rzutów, musi im pomóc rozwiązać tę zagadkę, ale odpowiada, że ona już się tym nie zajmuje, robiąc 40-sekundową pauzę. Czekasz, aż ktoś ci powie, że to nie jest śmieszne? Po której i tak dają jej 24 godziny na rozwiązanie tej sprawy albo zostanie aresztowana, bo policja non-stop wysyła nieletnie dziewczyny na poszukiwania morderców, a wychodząc Karmelita wpada na Freda, który jej nie poznaje, bo w tej wersji jest ucieleśnieniem toksycznej białej męskości i nie pamięta ludzi, którzy są brzydcy. Co za kutafon. Ja zawsze pamiętam te najbardziej przeciętne laski. Po czym przybiega do niego jego ruda pupcia, informując, że Brenda nie żyje. Siedzi non-stop tym swoim aryjskim ryjem w telefonie i nadal nie dostał takiego newsa, na co Blondas odpowiada, że szkoda, bo była jego planem Bena Dymanko. I ostentacyjnie liże się z zardzewiałym Dachem, który łapie go za dupę i rozpina mu rozporek. Przez moment myślałem, że odpaliłem Pornhuba, ale tam wyglądałoby to o wiele profesjonalniej. A gdy Delma wraca sprostować, że jakby coś, to nie ona zabiła Brandę, nagle dostaje przerażających halucynacji, słysząc pytanie, jak ma to zamiar udowodnić, skoro nie rozwiązuje już zagadek. Siedzę na krawędzi sedesu, żeby się dowiedzieć. A na wiadomość, że została oskarżona o morderstwo, stary odpowiada, że nic dziwnego, skoro jest takim dziwakiem od zaginięcia matki. Zupełnie normalna reakcja, jak na ojca kosmite. Więc ripostuje, że może siedziałaby częściej z normalnymi dzieciakami, gdyby nie zapłodnił kelnerki w najbardziej popularnym barze, która jest tu obok, twierdząc, że jest też właścicielką, i siedzi cały czas w roboczym fartuchu? Nie jesteś menedżerem drużyny baseballowej. Gdy właśnie wychyla się z jej bębna mała obleśna rączka, więc każe Amanowi chwycić za nowy aparat, którym nagle robi jej profesjonalną sesję dla bezmózgich influencerek. Z creepy gówniakiem wychodzącym prawie na zewnątrz. Może ja też powinienem opublikować sesję z tym wielkim pryszczem. A później w jej knajpie upamiętniają Brandę, komentując, że z reguły w popkulturze wszyscy sądzą, że taka puszczalska szmata zasłużyła sobie na śmierć, ale ta szmata była wyjątkowa, bo była szmatą, która na nią nie zasłużyła. Ten serial jest tak dojrzały, że chyba nawet ja jestem na niego za mały. Po czym Ruda bezczelnie wyjawia, że Delma jest główną podejrzaną, trzymając akta od swoich matek ABCD. Więc rasowo zróżnicowana Velma wychodzi na zaplecze, gdzie otaczają ją setki karaluchów, ale ujęcie później znikają. Zawsze dostaje gęsiej skórki, gdy pojawia się zagrożenie, którego nie ma. Ale za śmietnika nagle wyskakuje Fred, który beczy, że chce być tak męski jak jego stary, ale odkąd umarła Brenda, ciągle beczy jak łaj.
Wajza. No tak, twoja pierwsza reakcja wskazywała na zbliżającą się rozpacz, po czym Delma uzewnętrznia się, że matka od małego rozbudziła w niej chęć rozwiązywania zagadek, aż niechcący znalazła swoje prezenty, rujnując Boże Narodzenie. Więc stara pojechała po kolejny prezent i już nigdy nie wróciła. Bardzo mnie to gówno obchodzi, naprawdę. A gdy matki IFGH znalazły w jej samochodzie prezent dla Velmy i okulary, postanowiła od tamtej pory, że będzie je nosić, bo problemy ze wzrokiem to kwestia wyboru i nie otworzy prezentu, dopóki nie znajdzie matki. Ale przez poczucie winy, że jej rozwiązywanie zagadek spowodowało zaginięcie, ma teraz zagrażające życiu halucynacje, gdy próbuje rozwiązać kolejną zagadkę. Nie dało się głębiej sięgnąć do dupy, na co Fred odpowiada, że po jej wyznaniu jest teraz emocjonalnie zaangażowany i zna stawkę jej poszukiwań. Wow, ten serial jest tak meta, że mam ochotę dobiec już do mety swojego życia. Po czym nagle zajeżdża kudłaty w wersji prawidłowej, twierdząc, że ma trop. I pyta Delmę, czy zastanawiała się, dlaczego Spooners to taka popularna knajpa. Na co odpowiada, że w serialach właściciele takich miejsc to zawsze sympatyczni czarni albo makaroniarze. Nie ma to jak wytykać stereotypy, będąc rasistką. Po czym Norville stwierdza, że jego zdaniem ma to związek z narkołykami, których nienawidzi. Tak jak cały świat tego serialu. I twierdzi, że Brenda zrobiła jego aparatem zdjęcia czegoś dziwnego w łazience Spooners. Więc ktoś musiał ją zabić, żeby nie wyciekły. A Velma olśniewa, że to musiała być pupcia starego, bo nie byłoby jej stać na nowy aparat. Żyletki czy sznur od żelazka? Ale okazuje się, że ma na nim tylko zdjęcia dzieciaków w strojach warzyw, a stary tłumaczy, że właśnie tymi zdjęciami zarobiła na aparat. Zarobiła zdjęciami robionymi aparatem, którego jeszcze nie miała? Super! A gdy Velma pyta, kto w takim razie zabił, skoro to nie jest aparat Norvilla, doznaje kolejnych halucynacji i Sophie napierdala ją z dyszla w różnorodność rasową, a ona w nagrodę kaszle na nią zieloną flegmą. Dlaczego mi to pokazujecie? Po czym stary powtarza, że jej matka nie zaginęła, tylko ich porzuciła, ale upiera się, że to niemożliwe, nagle przypominając sobie, że wydłubała matce oko i tak naprawdę była wredna, więc od razu zmienia zdanie, przekonana, że jednak ich zostawiła. Ja bym jeszcze postawił tarota. Po czym natychmiast porzuca poczucie winy, wyrzucając prezent od matki na śmietnik i jedząc z niego gumę? A, twórcy wizualizują swoją najbliższą przyszłość. A później wjeżdża do szkoły lepiej ubrana, więc wszyscy chcą się z nią kolegować i bolcować. Ale Blondie stwierdza, że na pewno jest morderczynią, więc od razu rzucają w nią pomidorami. Ale Blondas nagle łapie i odrzuca tasak do papieru, odcinając typowi nogę, czego nie komentuje nawet sam typ, bo to serial dla dorosłych socjopatów. Po czym zazdrosna Daphne stwierdza, że może sobie wziąć Freda jako chłopaka, bo i tak od roku nie zdjął przed nią gaci. A w łazience Spooners wszystkich wygania, gdy chce skorzystać, bo tak wstydzi się swojego ciała. Nigdy nie zgadniecie dlaczego. Więc przy pomocy Norvilla zakrada się do jego rezydencji, gdzie znowu nachodzą ją halucynacje. Na szczęście Shaggy wyznaje, że Delma mu się podoba i tak ją to bawi, że znikają. Po czym natychmiast znajduje aparat, a na nim zdjęcia, jak Krista się z kimś bolcuje. Damn, Krista, get it. W końcu ma już 15 lat, więc czas najwyższy. Gdy spod prysznica wyłazi nagle Fred i jego lśniące giry, tłumacząc, że Brenda zrobiła zdjęcie jego ciała, które nadal nie przeszło dorastania, więc musiał zrobić z nią coś niewyobrażalnego, a teraz zrobi Velmie to samo. Czyli na pewno ją zabije, gdy nagle dostaje dwa strzały prosto w kolana od matek QWERTY, zadowolonych, że dorwały zabójcę, mimo że chciał ją tylko przekupić. I po oczyszczeniu z zarzutów Delma wyjmuje prezent od matki, przysięgając, że ją znajdzie, a chwilę później ze śmietnika wypada martwa Krista. Ale czy kogoś zainteresuje trup na jej wjeździe? Nikt tego nigdy nie skomentuje. I gdy Blondish jest wyprowadzany, niechcący odsłaniając swoją mikrokuśkę, Velma dowiaduje się z telewizji, że jego adwokatem został jej stary, na co wybucha gniewem, że jest przecież białym facetem z małym pisiorem, więc musi być winny. Nie skomentuje tego bez obecności mojego adwokata, a ojciec kontynuuje temat mikro-ding-donga z ciężarną, która nadal nosi fartuch, zapowiadając, że będzie go ujeżdżał aż do zwycięstwa. Będziesz ujeżdżał 15-letniego chłopca? Fajnie. Po czym Delma prosi Daphne o ogarnięcie akt swojej matki w imię starej przyjaźni, ale żąda od niej $500, więc rusza do Norbiego, gdzie wpada na dyrektorkę szkoły i matki Rudej, które przez problem z narkołykami w szkole mają zostać tajniakami, więc wiecie, co to znaczy.
Po czym Delma zagaduje do Norberta o 500 peso, ale jego matka ma niedługo urodziny, a Suka akceptuje tylko gotówkę. Jednak gdy zostaje sam, przypomina sobie, że w filmach dla nastolatków frajerzy sprzedają coś, żeby dać kasę dziewczynie i kupić jej względy. Tak, to się nazywa prostytucja. Po czym zardzewiały dach niespodziewanie oferuje okularnicy pracę, wyjawiając, że ona dealuje narkołykami. Ale odpowiada jej, że w telewizji mniejszości mogą dealować tylko, gdy walczą z biedą. No w tym serialu panuje bieda umysłowa, więc wszystko się zgadza. Więc Dafna ją przyciska i niespodziewanie zmienia zdanie, próbując sprzedawać dragi, wyzywając klientom od bananowców, obiecując, że zniszczą im życie i zdradzając, że ich partnerki popuszczają pieroga wszystkim dookoła. Czyli jest bez powodu wredna dla ludzi, którzy dają jej zarobić? To brzmi jak twórcy tego serialu. A tymczasem Fred po namowie ojca Velmy przyjeżdża na rozprawę ustylizowany na słodkiego chłopca i tłum natychmiast uznaje go za niewinnego. Ale chwilę później spada deszcz i wygląda jak Hitler, więc znowu go nienawidzą. Czuje się jak na rollercoasterze zmierzającym prosto w hałdy gówna. A Daphne zdradza Velmie, że zbiera kasę na odnalezienie swojej biologicznej rodziny. A co, nie podobają ci się twoje matki ABCD? Już dzwoni do Twittera. Gdy tajniaczki biorą je za dealerów, więc uciekają im znowu odcinając rudemu girę, a później wylatując przez ścianę na zewnątrz. A wszyscy myśleli, że wylecą przez okno. Ten serial ma w sobie coś z Ryana Johnsona, gdzie Daphne świruje, że oberwała swój pusty łeb, bo przejeżdżają obok stoiska z gadżetami, więc wszystko się doskonale klei, po czym leśniczy potrącają wózek z dzieckiem, ale okazuje się, że słodziak siedzi na szybie i się cieszy, bo właśnie tak działa fizyka w świecie idiotów. A gdy dalej patrolują, Ruda wysyła im SMS-a, że jest w domu i chce adoptować kota, więc od razu do niej pędzą. A Velna próbuje opchnąć dragi techniką Daphne, ale okazuje się, że koleś w bini to jej stary, któremu zwierza się, że potrzebuje 500 peso na akta matki, więc proponuje jej kasę w zamian za pomoc w obronie Freda. Bo nastolatka będzie o wiele bardziej kompetentna niż adwokat i gdy siedzą z nim przy kolacji, Shelma olśniewa, widząc jak nie potrafi sam żreć. Więc na rozprawie stary wzywa ją jako świadka i pokazuje wszystkim, jak nie umie nawet pokroić steaka, więc wszyscy uznają go za niewinnego. I nie zgadniecie, co dzieje się chwilę później, ale widząc jak wszyscy z niego szydzą, blondynas włazi na stół, odgrażając się, że gdyby chciał, to bez problemu pozbawiłby ofiary mózgu. Więc sędzia natychmiast uznaje go za winnego. Nawet Anna Maria Wesołowska ogłasza wyrok po przerwie. A później Daphne, widząc okularnice w TV, przynosi akta jej matki za darmo, w których znajduje informację, że ostatni raz łączyła się z siecią w domu Freda i nagle pojawiają się halucynacje, ale rudzielec leci z nią w ślimaka i przechodzą, bo chyba nie myśleliście, że główna brązowa bohaterka będzie hetero. Po czym dyrektorka zarządza lekcję samoobrony dla wszystkich dziewczyn, na których Daphne i Delma zostają wybrane do demonstracji, ale zażenowane po swoim pocałunku ściemniają, że muszą kupę i kłócą się, która pocałowała którą. Ja chętnie pocałuję deskę klozetową, jeśli znikniecie. A już kolejnego dnia zaczyna się teleturniej, w czasie którego Velna rzuca pierwszą przeciwniczką bekającą swoją brazylijską dupą i na zmianę z Daphne pokonują kolejne rywalki przy użyciu min rysowanych w paincie i długopisów powodują krwawą rzeźnię, której oczywiście nikt nawet nie komentuje, po czym Velma przyznaje, że Daphne się jej podoba, ale Ruda nie chce się przyznać, że to odwzajemnia, bo jest zbyt popularna, więc gdy wchodzą jej psiapsi, podcina okularnicę śmiejąc się z niej, ale gdy obie trafiają do walki finałowej i Daphne oddaje pierwszy strzał na bębę, trafia w coś twardego i okazuje się, że to jej dziennik. Co za fart, że uderzyło akurat tam, z którego Velna wyczytuje do mikrofonu, że Daphne jest tak posrana, że chodzi na sesję do psychologa codziennie. Ale nikogo to nie rusza i ląduje ryjem na ścianie. I słusznie. Co innego, gdyby Ruda obnażała swoje życie w internecie. Po czym jednak ją przeprasza i gdy kłócą się, która pierwszą zostawiła, Velma tłumaczy się, że po zaginięciu matki wszystkich olała, nie odwiedzając nawet dentysty, jak na zawołanie wyjmuje sobie ząb. To śmieszne, bo to nieśmieszne. Po czym ustalają, że obie się sobie podobają, ale póki co zostaną tylko przyjaciółkami, bo zostało jeszcze kilka odcinków do końca sezonu, a Shaggy marnuje pół odcinka na udawanie terapeuty blonda, wyciągając z niego informacje, które nie mają żadnego znaczenia, a on ucieka z więzienia, ale zostaje natychmiast złapany i wszystko wraca do punktu wyjścia. Zjeść gówno i mieć gówno, to jest sztuka. A na konferencję burmistrza, który ogłasza 2 tygodnie bez morderstwa, przybiega jakiś korpo żakiet, krzycząc, że kolejna dziewczyna została zamordowana. Więc blondas, który cały czas był w pace, zostaje uniewinniony. Ale ilu współwięźniów uszczęśliwiła jego dupa? A szeryf ogłasza, że wszystkie zabite laski były sexy, więc w związku z budżetem zbyt małym na wszystkich studentów, stworzą tylko listę najseksowniejszych 15-latek, które będą ochraniać.
Ale Wełna oburza się, że banda białych facetów w średnim wieku ma oceniać ich atrakcyjność, więc oczywiście jej zlecają zrobienie listy. Bo, już nawet nie chce mi się tego powtarzać. Po czym nieletnie dziewczyny robią wszystko, żeby wyglądać jak gwiazdy porno i dostać się na listę. A Wełna narzeka, że problemem w tym wszystkim są faceci, bo to oni decydują, co jest u kobiet seksy, a co nie. A nawet uczą je, że mają się wstydzić swoich ciał. Tak, pamiętam, jak prowadziłem te zajęcia w liceum. Więc wymyśla, żeby zagadać do Freda, który w 5 sekund przygotowuje jej listę i przekazuje ją burmistrzowi, narzekając, że gdyby uczono kobiety, jak nie stawać się niewolnicami patriarchatu, nie byłoby w ogóle tego problemu. Nic tak nie zmienia świata jak siedzenie i pierdol. Po czym Pulpet wpada na pomysł, że zamiast wydawania kasy na ochronę, lepiej będzie, jak Wełna nauczy dziewczyny bycia nieatrakcyjnymi jak ona. To pierwszy sensowny pomysł, jaki słyszę w tym kakale. I po transformacji wbijają do budy ubrane jak zaszczane menelstwo, ale gdy przedstawia je burmistrzowi, znowu są ubrane jak wcześniej i grubas rozstawia namiot. They are so hot, daddy likey. Ale pamiętasz, że one mają po 15 lat oblechu? A blondyna krytykuje Wełnę za jej definicję kobiecości, która jest jeszcze bardziej restrykcyjna niż ich. Więc nie mając się zamiaru zmieniać, wychodzą dalej być dumnymi zdzirami. A tymczasem poprawny politycznie Shaggy wbija do Daphne zamkniętej dla bezpieczeństwa w pokoju, spisać jej wszystkie cechy i skopiować, żeby Wełna na niego leciała. Debil, gdy nagle wpada do jej pokoju kryształ, więc oczywiście jadą do muzeum, gdzie sragi po co streszcza jej całą historię kryształów i kopalni w ich mieście. Dla kogo miałbyś ten wywód? Hank z Breaking Bad to ogląda? I Ruda nagle coś sobie przypomina, podejrzewając, że kryształ mogli wrzucić do pokoju jej prawdziwi rodzice. Więc Norville zapisuje w kajecie poruszająca historia, podniecony, żeby dowiedzieć się, dokąd to zmierza. Nie zapomnij jeszcze dopisać, scenarzyści to które jest. A później Wełna, nie wiedząc już jak się ubierać, żeby nie urażać innych kobiet, przebiera się za klauna. Gdy nagle Sophie zaczyna rodzić w korku, a karetka dojeżdża aż 3 samochody dalej. Nie istnieje wyjście z tej sytuacji. A nie, czekajcie! Thelma namawia 15-letniej zdziry, żeby seksownie zatańczyły, odwracając uwagę uczniów, dzięki czemu karetka może przejechać po chodniku. A Fred się w niej zakochuje przez szybę samochodu, bo przeczytał książkę, którą mu dała i docenia teraz wewnętrzne piękno. Tyle idiotyzmów, tak mało słów. Tymczasem Daffy dociera pod kopalnię kryształów, gdzie uświadamia Norvillowi, że od małego ciągnęło ją do niebezpieczeństwa, a że on jest... od razu daje sobie spokój z kopiowaniem jej cech i wracają. Ta scena była niezbędna. A tępa brocha rodzi Bachora, wdzięczna Wełnie za cokolwiek dla niej zrobiła, po czym przyłazi do niej Fred chętny na macanko, ale po przemyśleniu mu odmawia, bo teraz wydaje się jej obleśny. Od początku się do niego ściniła, ale jest kobietą, więc nie może postąpić logicznie. A później burmistrz ogłasza, że obecność policji w szkole musiała zostać zmniejszona przez nieletnie lachociągi, które prosiły się o bolca. Nie mam już czym rzygać, litości. I razem z szeryfem wprowadza godzinę policyjną o 21:00, po czym Fred podlizuje się Wełnie, przekazując, że zgodnie z papierami starego w ich domu mieszkała jakaś szalona naukowiec, która umarła w szpitalu psychiatrycznym po przeprowadzaniu kontrowersyjnych eksperymentów. Kazała ludziom oglądać to ścierwo? Mam nadzieję, że płonie w piekle. A później nakrywają Shaggy'ego na lizaniu się ze swoją nową dziewczyną, z którą wspólnie ustalił, że będzie spędzał mniej czasu z Thelmą, więc udając, że jej to nie rusza, stwierdza, że Fred jej pomoże. Aha. Fred, to możecie co najwyżej wydy... A Daphne tymczasem wymyka się rowełem do kopalni kryształów, gdzie wciągają ją jakieś ziemniaki, przedstawiające się jako jej rodzice, którzy twierdzą, że zdejmą kostiumy dopiero, gdy będą mogli jej zaufać. A na początku każą jej wyszukać hasło gang z kopalni i znikają. Spławiacie swoją zaginioną córkę jak leniwy konsultant, który wie, że już nic nie sprzeda, a Fred i Wilma odwiedzają towarzystwo historyczne znaleźć kartotekę szalonej naukowiec, ale okazuje się, że pudełko jest puste, a ostatnią osobą, która do niego zaglądała, jest jej matka. I nagle Thelmę nawiedzają śmiertelnie niebezpieczne halucynacje, a Blondas nie potrafi jej pomóc. Na szczęście nic w tym gównie nie ma znaczenia, więc nic jej nie jest i narzeka tylko, że prawie umarła bez Shaggy'ego. Shaggy'ego nigdy tu nie było, jest tylko jakiś pajac farmazoniarz. Więc planuje zwabić go tam, gdzie nie przyjdzie jego dziewczyna i organizuje nocowanie dla orkiestry w swoim domu. Ale zapomina zamówić dla lamusów pizzy, więc napalony Fred się za to bierze, odjeżdżając transportem dla niepełnosprawnych, przynajmniej mniej łatwo znajdzie miejsce parkingowe. A Daphne dowiaduje się, że w latach 90. w kopalni był park rozrywki, który został zamknięty, więc jego członkowie założyli gang ziemniaka okradający przez lata miasto, aż matki ABCD ich dorwały i zabrały jej małą Daffy. Byłem przekonany, że po połowie ją urodziły. A tymczasem na imprezę lamusów z Shaggy'm jednak przyłazi też Gigi i okazuje się, że też śpiewa na flecie tak jak Thelma, więc zaczyna się flet off. I po wku...
W trzeszczeniu Gigi wygrywa, mogąc zostać z lamusami. Zaszczyt. Gdy Daphne ciśnie swoje stare na temat jej adopcji, ale nadal powtarzają, że znalazły ją w polu kukurydzy, a gdy zauważa, że tak samo został znaleziony Superman, przyrzekają, że nie wiedzą, kto to jest, mając za plecami tonę jego figurek. Łapiecie? Twórcy myślą, że są śmieszni. Gigi tymczasem wygaduje się Velmie, że szalona naukowiec była babką Shaggy'ego, więc wzburzony, że obie zawiodły jego zaufanie, wychodzi na zewnątrz w Wpalając się we Freda, który upuszcza wszystkie pizze. Wow, byłem pewien, że dojedzie z nimi bez problemu. A że Velma nie ma żadnego żarcia, nerdzi zaczynają żreć jej mieszkanie. Więc pożyczają radiowóz od Daphne i jadą do Spooners, zdejmując właz, pod którym czeka łódź, więc Ruda się do niej ładuje i rusza w stronę ziemniaków. Myślicie, że jej ojcem okaże się Scooby? A gdy tamci wynoszą żarcie, pojawia się szeryf, więc Velma bohatersko każe reszcie uciekać, a sama mu się pod koła, spotykając w radiowozie dyrektorkę, która bawiła się z ojcem Shaggy'ego w dojenie, więc robi im zdjęcie, mając na nich haka. Co za zbieg okoliczności. Ale że go nie publikuje, po wyjściu z aresztu dyrektorka obiecuje, że powie jej wszystko o szalonej naukowiec, czyli o swojej matce. A gdy Velma wchodzi do domu, okazuje się, że jest elegancko wysprzątany i cieszy się, krwawiąc bez zęba. Mam ochotę ci wszystkie wypierdolić. A Daphne dociera do kopalni, gdzie jej rodzice zdejmują kostiumy, przedstawiając się jako mama Carol i ojciec, kogo to chodzi. Ja na przykład mam to w dupie. Później Blondas zaprasza Delmę do limuzyny, ale jego stary stanowczo odmawia, wyśmiewając teorię o pięknym wnętrzu. A gdy Sperma komentuje, że przynajmniej jej relacja z ojcem nie jest tak popaprana, sekundę później ochlapuje ją błotem. Rozumiecie? Też mają posraną relację, bo przypadkiem ochlapał ją błotem. A gdy dyrektorka ma jej opowiedzieć o swojej matce, Kudłacz nadal się liże z Gigi, która w końcu go puszcza, pouczając go, żeby nie dał sobą pomiatać, więc obiecuje, że tak zrobi, pytając zaraz, na kiedy ma jej zacerować gacie. Może lepiej zaceruj sobie mordę. I Milf w końcu rozkracza się, że jej stara w latach 70. opracowała sposób na utrzymanie ludzkiego mózgu przy życiu. Na co męska widownia była w szoku, że jest kobietą. Spodziewaliście się prezentacji robota kuchennego? Jej odkrycie zainteresowało generała, który wierzył, że może je wykorzystać do walki z największym zagrożeniem dla amerykańskiego stylu życia. Communist? Meat made from plants? Women's sports? Gorzej. Ty! Czyli zapętloną w ubogiej animacji zbuntowaną młodzieżą, więc przebierał się za jednego z nich, sugerując, że wojna jest spoko, ale za każdym razem zdejmowali mu maskę. Pewnie, na ten kultowy motyw też się wysrajcie. Po czym próbował na nich hipnozy, ale wystarczyło pstryknięcie palcami, żeby wrócili do bycia hibiskusami. Więc postawił na zamontowanie mózgu żołnierza w ciele małolata, nazywając to programem Scooby. And wait, what did Scooby do? Łapiecie? Jednak eksperyment się nie udał i w ciągu jednego gównianego pokazu slajdów pani doktor oszalała, każąc zamurować laboratorium i schować jej dzienniki, a sama trafiła do Arkham Asylum dla biedoty. Pozdrów Jareda Leto. Po czym dyrektorka twierdzi, że klucz do odnalezienia jej matki jest w tym pudełku, ale gdy je otwiera, Velma dostaje ataku halucynacji i budzi się po zastrzyku adrenaliny, bo jej serce stanęło. Ale mimo to nadal upiera się, że chce usłyszeć, co jej matkę łączy ze sprawą, więc budzi się z drugą strzykawką w pikawie. Nieładnie robić tak nadzieję widzom, że zdechła. I po kilku zbędnych flashbackach dochodzą z klakierem do wniosku, że halucynacje powstrzymują ją przed odnalezieniem matki, bo podświadomie nie chce zawieść ojca, który nie wierzy, że została porwana. Zawiodłaś już cały świat, więc... Po czym Velma ciśnie Kudłaczowi, że jego stary zrobił z niego miękką faję, a gdy ten zarzeka się, że to nieprawda, jego ojciec przyłazi zapytać, czy pomoże mu przy przeprowadzce byłego faceta matki. Ale się śmiesznie złożyło. A dupodaw dopływa tymczasem do swojej prawdziwej rodziny ziemniaków, gdzie jej stary ostrzega cichaczem resztę, żeby nie mówili jej, po co tak naprawdę jej potrzebują. I okazuje się, że ma w kieszeni koszulkę Brandy, bo każdy podpisuje swoją garderobę, prawda? Po czym Ruda dowiaduje się, że mają zamiar niedługo sprzedać wszystkie kryształy i uciec za granicę. A jej włosy są pomarańczowe, bo jej stara paliła jak smok w czasie ciąży. A, tak jak matki scenarzystów. A później, gdy ojciec Delmy zajmuje się gówniakiem, Velma przyłazi z nim pogadać i chętnie z nią spertala, zostawiając dzieciaka szczającego pod sufit. Wszystkie zaszczane żule oglądające HBO Max były zachwycone. Po czym idą oczywiście do klubu z tańczącymi ścierami, gdzie Aman przekazuje córce protipa, jak szczać pod prysznicem, żeby Sophie nie wiedziała. Nieprzydatne, żule nie mają pryszniców. A gdy znowu ją olewa jak w dzieciństwie, gadając przez telefon, Velma idzie zniszczyć nasze dzieciństwo i ładuje się na rurę. Ale okazuje się, że gadał z Sophie, upierając się, że spędzi resztę tacierzyńskiego
Kaczyńskiego z nią, więc rzucają sobie w ryj piłką, wyławiają odpady i oczywiście walą bełta. Chyba nie myśleliście, że po moczu mogłoby zabraknąć żygów. Ale później blonda stwierdzi, że jej stary pomógł mu unieważnić kontrakt dupokrętki i do spermy dociera, że wspólne spędzanie czasu było tylko wymówką, żeby stary znowu pracował. Co za śmieć! Mógł chociaż walić herę. Więc nie potrzebując już jego miłości, pasztetowa idzie do dyrektorki, każąc jej pokazać zawartość pudełka, na widok którego nie ma już żadnych halucynacji. A, tak po prostu, spoko. A w środku jest całe jedno zdjęcie, co za wodospad informacji. Po czym dyrektorka opowiada, że pałac jej starej został kupiony przez rodzinę Freda, co przykuło uwagę matki Velmy, która znalazła dzienniki Edny, a w niej info o laboratorium, do którego się zakradła, uwalniając jej ducha, który powrócił dokończyć swoje dzieło, bo duch nie mógł przejść przez ścianę? Aha. A gdy Daphne po raz 50 dopływa swoim kajakiem do kopalni, jej stary już się zmywa z resztą ziemniaków i nagle celuje Rudej w ryj, więc jest przekonana, że chce jej wręczyć na pożegnanie pistolet. No pewnie, że tak, a naboje przechowa w twoim pustym łbie. Ale Gruby prostuje, że chcą ją wziąć za zakładniczkę, gdy nagle zjawiają się stare pierogi i aresztują towarzystwo. Jednak przez flash w aparacie nietoperze się płoszą i matka zardzewiałej ucieka. Popuszczam w portki z podniecenia, jak nieistotny będzie ten wątek. A Velma tymczasem przyłazi do małego Freda, schodząc z nim do piwnicy, gdzie naciskają jedną cegłę i cała ściana się zawala, zamiast otwierać sekretne przejście. To jest bardziej przewrotne niż na żul. Po czym odkopuje ich Aman, który znalazł Delmę przez namierzanie telefonu i schodzą niżej, znajdując ślady jakiegoś górnika obok karteczkę, od której wełnie włączają się halucynacje, więc błaga starego, żeby uwierzył w to, że jej matka została porwana. I gdy to robi, halucynacje natychmiast znikają. Stawka była wysoka jak postawienie kloca. A w końcu uwierzył, bo rozpoznał po jednym wyrazie charakter pisma jej matki. Byłby zajebisty w kole futryny. Po czym sperma odkrywa w jej starym manuskrypcie wskazówkę, dzięki której znajduje pod światłem numer telefonu. Ale dzwoniąc słyszy tylko sapanie mordercy, jednak po dźwiękach w tle rozpoznaje, że bydlak jest na jakimś festiwalu mgły. To jakiś zlot ćpunów, na który zgodnie z regulaminem mogą wchodzić tylko pary albo wolni faceci. Wiecie, jak w klubach, gdzie faceci wchodzą za free, a te napalone frajerki płacą za wejście, myśląc, że zamoczą. Więc jak w każdej doskonałej komedii, baba przebiera się za chłopa. I dla pewności Delma wali szeryfa w tor bez problemu przechodząc. Po czym oczywiście wpada w oko Rudej, która wyciąga ją na parkiet, gdzie robi zdechłego robaka i wszyscy są zachwyceni. Gdy mój wujek leżał pół godziny ryjem na parkiecie, jakoś nikt nie klaskał. Dzięki czemu uświadamia sobie, że jako facet ma większy autorytet. Więc przekonuje wszystkich, że to nie duch morduje, ale prawdziwy killer, który wciąż jest na wolności i wszyscy jej wierzą. Bo dlaczego lesbijka z wąsem miałaby kłamać? Przez co dochodzi do wniosku, że będąc facetem wszystko jest łatwe. Tak, właśnie dlatego popełniamy 4 razy więcej samobójstw, bo wszystko jest zbyt łatwe. Więc daje gówniany seksistowski stand-up, dostając oklaski, zabiera pracę kobiecie bez żadnego wysiłku i zostawia stempel z dupy, zwyciężając konkurs artystyczny. Ej, skąd wiesz, co wczoraj robiłem? A później, nadal będąc na imprezie. Zaraz, to kiedy ona to wszystko zrobiła? Ruda leci na nią jeszcze bardziej i już mają lecieć w ślimaka, ale jakiś Fred nagle zrywa jej wąsa i odkrywa prawdziwą tożsamość. Chociaż wystarczyło przez sekundę posłuchać jej głosu, którego nie zmieniła nawet o milimetr. A gdy sperma tłumaczy się, że przecież facetom wszystko uchodzi na sucho, więc musiała spróbować, nagle nachodzi ich zamaskowany morderca i już bierze zamach na różnorodność. Ale gdy mgła się rozchodzi, trzyma w ręku czurro, bo niemowlak zabrał mu kosę. Raz mi tak dziecko zabrało dziewczynę. Zasrany bachor. Po czym cała czwórka na siebie wpada, morderca bierze znowu zamach i znika we mgle, zostawiając na łbie blondasa swoją komórkę. Chce go jednak zabić falami radiowymi? Więc zardzewiała przekonuje Delmę, że teraz na pewno znajdzie mordercę. A gdy Fred podziwia później swoją brazylijską dupę, zostaje porwany. A dwa dni później Tempe Raszple siedzą w lesie przygniecione głazem, oskarżając się nawzajem, czyja to wina. Po czym flashbackują dwa dni wstecz, gdy jechały z matkami ABCD, które tłumaczą, że nie mogą zhakować telefonu mordercy, dopóki nie mają pewności, że to telefon mordercy. Logikę. Na co Ruda pyta, czy nie sądzą, że flashbacki w serialach mają największą siłę, gdy przecinają się z flashbackiem innej postaci. A czy nie sądzisz, że zamknij mordę? Więc jeden z ojców sugeruje, żeby skoczyli teraz do flashbacku Freda, co właśnie się dzieje. I Laluś budzi się w laboratorium, odkrywając mózgi zamordowanych dziewczyn, na widok czego mdleje. Ale wiecie, co z nimi zrobi za parę scen? A dziewczyny przy użyciu latarki UV odkrywają pin mordercy, znajdując na telefonie zdjęcie góry i postanawiają tam ruszyć. Gdy blond
Bogdas wygaduje się bezmózgom, że zamiast z rudą buja się teraz z wełną, co ich zdaniem jest gorsze niż zrobienie z ukochanej kreskówki jakiejś frywolnej wersji. Czy wy w ogóle znacie różnicę między frywolną wersją, a postawieniem kloca na oryginał, tępe kur... Po czym okazuje się, że przy głazowym stole są też Kudłaty i Gigi, więc czas na jej obstrany flashback, z którego wynika to, co wiemy już od dawna, że Kudłaty to pozbawiony jąder Cfel, który zaproszony do jej domku na Haba Haba przyprowadził tamte lampucery, podczas gdy uwięziony Fred kilka pięter niżej podpiekał wybuchające szczury. Nieśmieszne i obrzydliwe. Pycha! A po flashbacku Gigi narzeka, że gdyby nie Cfelowaty, to nie siedzieliby teraz w reboocie 127 godzin z multikulturową obsadą, na którą będą narzekać starsi ludzie. Kojarzycie kretynki, które same sobie ubliżają, zanim coś powiecie? To ten serial. Po czym Nordsfell od tak uruchamia jakiś nadajnik ratunkowy i błyskawicznie zjawia się Pepti Popter. Nie mogłeś tego zrobić przed tą całą chuj... tą lekcją historii, ale że zaginął bogaty białas o imieniu Fred, ratowniczka zniża się do poziomu tego wysrywu i pyta tylko, czy go nie widzieli. Po czym zaczyna się przepychanka z użyciem super zaawansowanej animacji i spadają na sam dół, ale nic im nie jest. Chociaż powinni umrzeć, nie tylko dlatego, że spadli na skały, po czym Kudłaty ochrania Delmę przed spadającą skałą zamiast Gigi, robi się afera, więc wychodzą. Też nie wytrzymałbym takiego napięcia. A Ruda i Brzydka słyszą nagle Freda, który tłumaczy się laską, dlaczego dymał je wszystkie w słoiki za ich wieczkami. Nie udawajcie zdziwionych, to się musiało zdarzyć. A gdy do niego wchodzą, od razu ucieka, drąc ryja, gdy wszystko nagle zaczyna się cząść. Więc Velma łapie przetwory i przeskakuje szczelinę, a gdy leci na swój wielki łeb, niespodziewanie łapie ją matka, a obie się tam spierd... I dzięki pracy zespołowej wyciągają paszteta, lecąc do niepomalowanego Mystery Machine, którym odjeżdżają. Pewnie, cały czas tam stał. Po czym wyskakują przed domkiem Gigi całej zdrowe, ale gdy starą zabiera pogotowie, nie może sobie przypomnieć, kto jest zabójcą. Założę się, że będzie biały. A gdy w szpitalu blondina cieszy się, że tym razem nie wypadł jej brazylijski zat, sekundę później drzwi otwiera Ferajna i znowu jej wypada. Za każdym razem mnie to nie śmieszy, jak oni to robią. Po czym okazuje się, że matka Delmy ma amnezję, a jej wspomnienia wrócą w ciągu 72 godzin pod warunkiem, że nic nie popsuje jej humoru. No to granie w Monopol odpada. Więc przed jej powrotem transformują dom w obsraną Melinę, jaką pamięta, wyrzucając Sophie razem z Bachorem, a gdy stara wraca, Delma otwiera w końcu prezent od niej, którym okazują się małe lakierki, a w dupę se je wsadzi. A gdy wełna ściemnia, że nadal ma świetne oceny, Dia każe jej przynieść kartę z ocenami, żeby poprawić sobie humor i dzięki temu przypomnieć zabójcę. To wszystko ma mnóstwo sensu, gdy jesteś na maksa spizgany. Więc wełna zmusza Incfela, żeby włamał się do kompa swojej matki, zmienił jej ocenę na lepsze i przyniósł kartę. A gdy to robi i włażą do domu, Dia odkrywa, że Sophie przylazła z dzieckiem, więc Delma ściemnia, że to dziecko jej i Kudłatego, ale żeby zapłodnić kobietę, potrzebny jest penis. A Sophie to jej szefowa w Spooner, z którą poprosiła o popilnowanie gówniaka, na co Kudłacz ucieka, a gówniak turla się jak drops, więc Sophie rzuca się za nim, sunąc na kolanach po asfalcie jak po lodowisku. To bez sensu, mają środek lata. A później, gdy wełna idzie spać, Bachor próbuje jej złośliwie nasrać na bebę. Nie żeby mu kibicował. Ale wraca tamta łajza z Pampersem, tłumacząc, że musiał wyjaśnić wszystko rodzicom, bo jest siuśmajtkiem, a gdy odwraca się z powrotem do Velmy, ona spada z łóżka jak dziecko. No i tam już może zostać. A tymczasem Daphne zostaje wykolegowana przez całą szkołę, bo chciała zostawić w kopalni bez mózgi. I trafia do grupy wykluczonych z Fredem, który je wszystkie pukał. Macie jakiegoś powerpointa, jakby to niby miało działać? Więc wpadają na pomysł, żeby udawać parę i odgrywają w szkole telenowele, stając się znowu popularni. Gdy sperma zostawia dzieciaka komu popadnie i nie pilnuje go, gdy bawi się szpadą, bo jest wyrodną matką. Super! A gdy próbuje wcisnąć Bachora ojcu Kudłatej, znajduje w jego biurze maskę spawalniczą, a on wchodzi w upiornym świetle. Czyli to nic nie znaczy. Po czym jak gdyby nigdy nic gra sobie z rodzinką w planszówkę, gdy nagle wbija im na chatę cały oddział Pau i Velma, która pyta o maskę, na co ojciec się przyznaje. Czyżbym się mylił? Że zespawał Kudłatej miecz na urodziny. A gdy Velma komentuje, że na szczęście nie wyrządzili dużych szkód, wjeżdża czołgowy punchline. Jajca jak berety. Po czym Norville definitywnie kończy przyjaźń z Velmą na ten odcinek, a mała Amanda znowu toczy się przez pół miasta, bo ma zawsze z górki, aż trafia do burzonego właśnie muzeum i scena się kończy. Prawie mnie to obchodziło. Na imprezie bez mózgów Fred i Daphne kradną show, ale gdy każą im lecieć w ślimaka na dowód, że są razem szczęśliwi, bo tego nie da się oszukać, wbija właśnie Velma ekstra z Bachorem, a za nią jej starzy. Akurat gdy mijają 72 godziny i Dia w ostatnim
ostatniej chwili przypomina sobie, kto jest zabójcą, ale gdy już ma powiedzieć, odcinek nagle się kończy. I tak mam to w dupie. Jednak po napisach końcowych wyznaje, że ona jest zabójczynią. Nadal mnie to je. A gdy zostaje aresztowana, matki ABCD pokazują Wełnie nagranie z przesłuchania, na którym Dia wyznaje, że chciała przełożyć mózg popularnej dziewczyny do łba córki. Szkoda, że nie umieściła żadnego w głowach scenarzystów. Więc Velma upiera się, że chce z nią porozmawiać. Ale leśniczówki twierdzą, że jedynym sposobem, żeby szeryf ją do niej wpuścił, jest aresztowanie za morderstwo. No tak właśnie miałem zaproponować. Więc Delma przyłazi po pomoc do Freda, który traci swoje gówno w garażu, bo zdaniem matki nie nadaje się do przejęcia firmy. Dlatego odkupił samochód matki Velmy, bo nie ma lepszego marketingu niż pedofilskie zaloty z vana, skoro twórcy mają w tym doświadczenie. Po czym blonda sugeruje na komisariacie, że Velma go drażni, więc od razu zostaje aresztowana. I oczywiście trafia do celi swojej matki, gdzie odkrywają, że została zahipnotyzowana, żeby przyznać się do winy. Ale nagle szeryf zabiera ją prosto na wykonanie kary śmierci, bo nie ma czegoś takiego jak proces i czekanie latami na egzekucję. Po czym pojawia się Daphne z zegarkiem kieszonkowym, który znalazła w szafce, na widok którego Velma przypomina sobie, że morderca zahipnotyzował ją, żeby nie mogła już rozwiązywać zagadek. Pomijając wszystkie zagadki, które do tej pory rozwiązała, po czym Ruda dostaje nagle telefon od matki Freda, że został przyłapany na zwabianiu nastolatek do swojego vana. Więc zwija się, żeby to ogarnąć, wsiadając do podstawionej limuzyny, gdy ojciec Freda ją obserwuje. Ale czy będzie to miało jakieś znaczenie? Czy robi tylko pamięciówę? A tymczasem nagie 12-latki pod prysznicem dyskutują na temat dramatycznych wejść w serialach. Gdy nie zgadniecie, co się dzieje! Dramatycznie pojawia się naga Velma, która dosłownie wyjmuje z dupska zegarek, pytając, czy bez mózgi go kojarzą. Ale dziwnym tonem odpowiadają, że nie, po czym Gigi ruga ją jak burą sukę, że miała przy sobie kogoś tak oddanego, traktowała go jak śmiecia. Mówisz o fanach prawdziwego Scooby-Doo? Mając na myśli kudłatego, który przez nią zdecydował się zmienić szkołę. Będzie go nam brakowało przez te dwie sceny. A później Velma zakrada się pod dom Freda i wisząc w studni, nagrywa kudłatemu wiadomość, że był najlepszą emocjonalną podpaską, jaką miała. Po czym się na dół, znajdując Daphne i blondasa porwanych przez zabójcę, którego spycha swoim cielskiem i ich uwalnia, a mordercą okazuje się matka Freda, mówiłem, że będzie biały, która oczywiście tłumaczy się, że chciała wszczepić Fredowi mózg kogoś bardziej rozgarniętego do przejęcia firmy, ale matka Velmy pierwsza odkryła dzienniki i tu zlazła, więc ją zahipnotyzowała, każąc odbudować laboratorium, gdy ona szukała odpowiedniego mózgu wśród młodych, ambitnych kobiet. Chyba nie mówisz o tych skreteniałych 12-latkach, ale teraz widzi, że mózg Velmy jest najlepszy, więc jej zahipnotyzowany mąż włazi i zdziela szmatę po ryju. Możemy to zapętlić w nieskończoność? A gdy budzi się związana obok blondasa, ciśnie mu, jakim jest uprzywilejowanym białasem z delikatnym ego i małym siuściakiem, dzięki czemu uruchamia się w nim Hulk i uwalnia się, kładąc starego, po czym krzyczy do Velmy, że to jej wina i do niej strzela, żeby ją uwolnić. Byłem pewien, że pod koniec zabije główną bohaterkę. Po czym dziękuję jej, że to wszystko powiedziała, bo prawdziwi przyjaciele tak właśnie robią. I rusza za swoją starą, która zabiera mu giwerę i już ma odstrzelić tępe brochy, więc Daphne wyznaje miłość swojemu pasztetowi i lecą w ślimaka, po czym Delma odpowiada, ja ciebie też, Norville, ale siara. A obsraniec nagle się pojawia po odsłuchaniu jej wiadomości i zjeżdżając na linię odbija mieczem pocisk, który uderza w skałę zabijającą matkę Freda, więc zadowolona Velma twerkuje, gdy kudłaty żyga. Jak ja was nienawidzę. Później dostają klucze do miasta, Daphne odbiera tajemniczy list z pentagramem, a Velma zbiera wszystkie poszlaki, które pomogły jej odnaleźć matkę i daje szeryfowi, którego coś nawiedza i morduje. Mam nadzieję, że tej zagadki nikt nie rozwiąże. Moja prawdziwa ocena tego ścierwa to proszę zabijcie mnie, każda sekunda mojego istnienia to agonia na 10. A szyderczy tytuł to... Scooby-Doo. Uśpienie. Zostawcie suba, żeby nie przegapić kolejnych odcinków i do zobaczenia!